Nowe przepisy mogą pozbawić działkowców ogródków działkowych. Zakładają one wprowadzenie ogólnych planów podzielonych na strefy planistyczne, które w większości nie zakładają istnienia ogródków. Jak wygląda sytuacja w Jaworznie? Czy działkowcy powinni czuć się zagrożeni? Nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego wprowadzają nowe uregulowania dotyczące przeznaczenia planistycznego. W grudniu ubiegłego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, które sugeruje zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. Mają powstać plany ogólne, które podzielą gminy na 13 stref planistycznych, z których tylko 3 zakładają istnienie ogródków działkowych. O to, czy ogródki działkowe w Jaworznie powinny czuć się zagrożone, zapytaliśmy Jacenta Worwa, prezesa rodzinnych ogródków działkowych Hutnik w Szczekowej. Ten jednoznacznie rozstrzygnął tę kwestię. Ja myślę, że nie. Odpowiem tak zdecydowanie na początek, dlatego że jestem podbudowany stanowiskiem prezydenta miasta Jaworzna, Pawła Silberta i naszego samorządu, co jest udokumentowane. Kwestia jest tego typu, że w ubiegłym roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii polecające dokonać zmian w planach zagospodarowania miast i utworzenia tzw. planów ogólnych. Te plany przewidują 13 stref, w których rodzinne ogrody działkowe miały być przewidziane tylko w 3 strefach. Stąd też powstał taki jakby ruch obronny niejako ze strony Polskiego Związku Działkowców głównie, który jest zrzesza 5000 ogrodów w Polsce. I w tej materii Krajowa Rada działała na szczeblu ministerstw, natomiast ogrody w terenie i zrzeszone i niezrzeszone współpracowały z samorządami w tej materii. W marcu tego roku prezydent Paweł Silber wystosował pismo do działkowców z Jaworzna, w którym wspomniał o zmieniających się przepisach i zadeklarował brak zagrożenia dla dalszego funkcjonowania ogródków działkowych w Jaworznie. W kwietniu spotkał się z przedstawicielami 9 ogródków działkowych z naszego miasta. Nasz prezydent miasta Jaworzna podszedł z wielkim zrozumieniem sprawy do tego tematu. Zresztą czyni tak już od wielu lat, bo nasz ogród został wpisany jako ogród działkowy w 2015 roku, też wskutek naszych starań, ale został wpisany w plan zagospodarowania przestrzennego jako teren zieleni działkowej, za co serdecznie dziękujemy. I obecnie, mając na względzie te niepokoje i zmiany, prezydent poprosił wszystkich przedstawicieli z rodzinnych ogrodów działkowych z Jaworzna i w kwietniu spotkaliśmy się z panem prezydentem. Na tym spotkaniu zostaliśmy zapewnieni, że ogrody nie muszą się czuć zagrożone na terenie Jaworzna, że mogą funkcjonować bezpiecznie dalej. Wręcz będziemy się rozwijać i z tego, co prezydent zasygnalizował, snuje się plan utworzenia jeszcze dodatkowego rodzinnego ogrodu działkowego na terenie Jaworzna. Także myślę, że działkowcy w Jaworznie dzięki właściwej polityce władz samorządowych mogą spać spokojnie. Ogródki działkowe będą dalej brane pod uwagę w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jednak działkowcy przeoczą przyjęcie planów ogólnych dla gminy i znaleźliby się poza 3 strefami, mogą czuć się zagrożeni. Jeśli gmina uznałaby teren, na którym znajdują się działki, za interesujący pod jakąś inwestycję, a nie znajduje się on w żadnej z 3 stref, wtedy łatwo można go przekształcić w planie zagospodarowania przestrzennego. Ogrody owszem będą uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego, natomiast jeżeli nie znajdzie się taki, z tego co rozumiemy, nie znajdzie się w jednej z 3 planowanych stref, to wówczas jeżeli miasto uzna, że dany teren będzie potrzebny do przekształceń urbanistycznych, to wtedy takie ogrody bardzo łatwo mogą, powiedzmy, stracić swój status na rzecz urbanistyki.